Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z Bunkra Złomiarza u Jacka Recyklera. Powiem wam, że dzieje się i jest całkowicie bardzo fajnie. Czyli co? No, czyli są fanty złomowe, jako takie, ale są. Jest coś, o czym wspominałem wczoraj. Nie wiem, ci co oglądali, słyszeli, że mi się zarywa mi się półka jedna, druga, że trzeba podlewarować. Jest fajny lewarek. Czyli coś mocno tematycznie, co się przyda i, no i będzie użytkowe. Na to liczyłem tak po cichu. Znaczy, może nie liczyłem, ale bardzo chciałem, żeby coś takiego mi wyskoczyło, chociaż mam tu jeden lewarek, tu mam drugi, który też bym mógł za to posłużyć, ale będę miał trzeci, a w zasadzie czwarty, bo jeszcze kolejowy stoi, także jest git. Wczoraj ucięło mi coś film w trakcie nagrywania, nie wiem co to się stało, przez to chyba, że dostałem telefon, coś tam dzwonił w trakcie nagrywania i ucięło mi kawał filmu, nie ktoś, a w zasadzie żona dzwoniła. Widzieliście, mignęła wam czerwona reklamówka przy rozpakowywaniu, a w środku jeszcze od Krzysztofa z wczorajszej paczki był taki piękny, mosiężny, dodam, że to jest mosiąc, czy też nawet może i mieć, żrandol. Krzysztof mi mówi, że on działa, podłączany był na krótko, wkręcona żarówka, zobaczcie jaka piękna sztuka. Taki oryginał, to nie jest jakaś tam, wiecie, marchewka, dmuchany metal czy cokolwiek. Oryginalny żrandol z mosiądzu, no z lat minionych, także taki piękny fancior jeszcze był w paczce od Krzysztofa. Krzysiu, raz jeszcze ogromne dzięki. Krzysztof myślał, że nie wsadził go do paczki, bo przypakowywał paczkę. Rozmawialiśmy wczoraj, myślał, że gdzieś został albo zaginął. Wszystko jest ok, jak najbardziej. Super, raz jeszcze dzięki wielkie. No, moje fanty leżą na paczce. Moje fanty dzisiejsze leżą na paczce. Mówię, za wiele nie ma, ale jest... Jest treściwie, zobaczcie jaki lewareczek piękny, no może nie tam jakieś tam nadzwyczajne, no trochę się widzicie rozchodzi, nieważne, dobra, ucieka z tego słońca. No jest super, tym bardziej, że mimo wszystko on sam sobie jest, jakby to powiedzieć, piękny, designerski. Nie wiem, czy to działa, nie musi. Ja sobie go rozkręcę, któregoś dnia tam podlewaruję, a i tak zostanie w mojej kolekcji. 1800 kg, jakiś radziecki, nie wiem z jakiego pojazdu, nie będę strzelał, jakaś Wołga, UAS czy inna jakaś maszyneria. Co mi się jeszcze udało? No mi skromnie, naprawdę skromnie, jakieś tam dwie płytki, obcęgi, rączkę do czegoś, wichajsterek taki, przyda się. Pewno się przyda, jeżeli gdzieś coś kiedyś się uda trafić bez rączki, jakąś tam maszynkę czy cokolwiek innego, taką malutką, fajną, no ostrzałkę, podejrzewam, że do jakiejś ostrzałki, niech leży, jeść nie woła, trafił mi się klucz, no i patelka do pieczenia chyba grzybków czy innych tam ciasteczek, fajna sztuka, to jest tam na Printargu w okolicach 5 dyszek, a biorąc pod uwagę, że za wszystko, co mi się udało kupić, zapłaciłem 20 zł, to jest ok. Nie wiem, ci co nie widzieli, no to można sobie oczywiście obejrzeć wczorajszy odcinek, ale maszynka i krajka od Krzysztofa wisi już na swoim miejscu, to jest miejsce dla takich rzeczy. Wiele nie przedłużając, no tworzymy paczkę od Tomka. Tomka, myślę, że będzie elektronicznie. Aczkolwiek tu też się można spodziewać wszystkiego. Dzięki panowie, dzięki chłopaki, że dbacie o mnie. Tomasz kolejny raz, dzień czy dwa przed printem, dwa tygodnie temu chyba była podobna sytuacja. Strzelił się Tomasz idealnie przed Printargiem z gadżetami, także Tomku, no z góry bardzo dziękuję, jeszcze pewnie nieraz w trakcie ci podziękuję rozpakowywania, także co, na statyw i jedziemy z tematem. No i dobra, ja mam paczkę już otwartą, ale jeszcze raz bym chciał przypomnieć, że w najbliższą niedzielę będzie Printarg w Grudziądzu. Między innymi będzie robot do kupienia, marsjański i takie inne tam rzeczy, także jeżeli macie chęć odwiedzić, przyjść, pogadać, coś tam nabyć od czubka złomowego,
Zapraszam do Grudziądza. A teraz co? Nutownik. Nutownik, nuty i śpiewamy. Coś tam może zaśpiewamy. Zobaczymy. No paczkę sobie otwarłem poza, jakby to powiedzieć, wizją, żeby się tu nie kompromitować, bo ja, chociaż ja tam się nie wstydzę, ale papieru. Bardzo fajnie. No mamy pierwsze zawiniątko folii bąbelkowej, także stawiam na jakąś elektronikę. No to jakiś jest coś. Jakiś jest coś. Nie wiem, czy to jakiś MP4, DVD, wideo. Nie mam pojęcia. No to trzeba będzie to rozgryźć, rozszyfrować na baterię. Aha, no to czyli sprawdzimy sobie, zanim cokolwiek tam zrobimy z tym dalej. Ale już widzę, że piękny, fajny fant. Zobaczymy. Może to jakiś budzik, zegarek, radyjko. Nie wiem. Nie wiem. Od Tomka takie rzeczy czasami dostaję, że sam nie wiem. Nie wiem, czy to nie jest jakiś... No tu już nie będę na pewno zgadywał. Też jest na baterię. Czy to jest jakiś ciśnieniomierz? Nie wiem, no... Dielektronika. Elektronika Wad 1. Coś takiego. Nie wiem, czy mogę tak ciągnąć. Jaka wtyczka. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale gadżet jako fajny elektroniczny napój targ jak najbardziej. Otworzyłem, teraz nie mogę zamknąć, ale to na spokojnie. Jutro się tym zajmę. Jutro się tym zajmę, bo to do jutra musi przeleżeć. Zawsze u mnie jedną nockę nabrać mocy. Styczniki będzie sreberko. Tomku, dziękuwa wielka. Ty wiesz, co ja lubię. Pionier. Pionier? Co to jest? Jakieś DVD chyba takie ukryte. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Czy jakiś komputer samochodowy, czy cokolwiek takiego. CDXP25. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Lubię rzeczy, o których nie mam pojęcia. Liczę na was, że wy mi podpowiecie, pomożecie. Chociaż obiekty w Google też podpowie. Pady, padziki starego typu. Super Mito. Mortal Kombat. To jest do Pegasusa na 100%. Także fajnie to trafia tam do mojej skrzyneczki z gadżetami, starymi komputerowymi grami i takimi innymi. Ja to zbieram, ja to lubię. Kolejny stycznik. Co tu mamy jeszcze? No to są rzeczy, o których nie wszystko muszę wiedzieć, nie? Nie wiem, ale na razie nie będę się zastanawiał, wam po prostu pokażę, co tam mamy, żeby to jakoś tam zleciało. Budzik, także no budzik będzie zaraz odłożony, to na pewno będzie zamówiony. Chociaż kto wie, ładowarka od jakiegoś laptopa. No kurczę, nie mam na czym sprawdzić, by mi zależało, żeby mieć jak najwięcej sprawdzonych rzeczy, czy działają po prostu. Tableciki, no to mówię, ludzie kupują, uwierzcie mi, nie wiem jak jest u was na targach, ale u mnie tak jest, że ludzie kupują takie rzeczy na części, nie mam pojęcia do czego jeszcze, mówię, ale raczej do, jako dawcy części, budziczek też na bok leci, więcej części telefon, o jest jakiś telefon, kolejne tableciki. Raczej to nie będzie działające, dlatego ja tam zawsze ostrzegam kupujących u mnie, że to wszystko sprzedaję jako rzeczy na części, niedziałające, niesprawdzane. Sitko do maszynki to będzie do ósemki. O, kolejne duże żelazko takiego starego typu, naprawdę ciężkie. Te żelazka trafiają do mnie na bułeczkę, już ich kilka mam. Widać się? No ja widzę, ja wiem gdzie stoję. To jest jakiś tam skaner sklepowy, coś takiego, też mi się tak wydaje, tam do zamawiania towaru, także wiecie, zamawiam towar. Zamawiam już towar. Fajnie, tu mam coś ciężkiego, kurwa, nie wiem co to jest, zaraz przełącznik, także coś do sreberka. No Tomku, fajnie. Fajnie, cieszę się bardzo, troszkę styczków drobnych, bo drobnych, ale ja sobie z tym poradzę. No, banan na twarzy się pojawił i tu mam
kurwa, nie wiem co, jakiś robot. Jakiś robot, to raczej pójdzie chyba na odzysk. Thermomix, o, Thermomixa, to będziemy coś tam gotowali. Nie wiem, czy ktoś miał demontaż Thermomixa u siebie na kanale. Nie kojarzę, także może będę pionierem. Może będę pionierem z Thermomixem. Zobaczymy. Co tu mam? Jakieś przewodziki, jakieś kabelki takie, ale chyba komputerowe. To w tym sensie, nie wiem, ale jest tego cały, wiecie, taki zestawik. Dlaczego to mogło być? Nie wiem, nie wiem, zabierzemy na plikarkę. Może akurat jakiś maniak komputerowy czy kabelkowy się trafi, to będziemy wiedzieć. Tu jakieś złączka. Ludzie grzebią w takich kablach, poszukują różne rzeczy naprawdę. Także to jest typowy gadżet na plikark. Arblex, też jakiś USB, to chyba będzie do drukarki. Mniejsza z tym. takie rzeczy na plikark jak najbardziej. Kartonie nic więcej. Nic więcej niż więcej by nie musiało być. Jeszcze reklamowa tasza. Cała tasza. O. Gniazdo takie na trzy bolaszki. Jak najbardziej na plitarki 34 zł miało kosztować. Ja myślę 4 czy 5 zł na plitargu. I tak jest. Tasza w tasze, to zostawimy jeszcze na później. Latareczka, o, no fajna sprawa. To też PRL-owski gadżet. Takie rzeczy ludzie poszukują. To się fajnie sprzedaje, naprawdę. Lutownica, no mam ich sporo. Na targach od kiedy jeżdżę, sprzedałem jedną. No jedną, ale na to zawsze mam zbyt, jakby to powiedzieć. Także nie ma co tutaj narzekać, marudzić i wybredzać. Nie uwierzycie, co jest w środku. Czubek jest w środku, znaczy nie ja, tylko czubek. Ja jestem obok, drugi czubek od choinki, także dwa czubki w namiocie, dwa czubki w bunkrze i kolejna latarka. Zbliżają się święta, nie? Merry Christmas i te sprawy, to tam bliżej grudnia powinno schodzić takie rzeczy. I wydaje mi się, że tu będą telefony w mojej głowie. Mówiłem, że będziemy śpiewać. No i bardzo piękny zastrzyk telefonów. To mówię, ludzie nawet takiego telefona potrafią kupić 4 czy 5 zł. Mówię, na części do odzysku. Fajnie. Będzie troszkę, jakby to powiedzieć, świeżego, starego, towaru na rynku. Także mówię, zapraszam w niedzielę do Grudziądza, więcej telefonów. Także Tomku, dziękuję, ja z pewnością się odwdzięczę, bo powoli mi się paka składa. No niestety wyślę dopiero po niedzieli, także wiadomo, o co chodzi. Dobra, wiele więcej nie będę przedłużał. Widzicie, trochę coś w końcu ze złomu. No i kolejna paczucha w bunkrze, z czego ja się ogromnie, bardzo mocno cieszę. Także dziękuję raz jeszcze. Pozdrowionka, trzymajcie się, na razie, hej.